Siemaneczko mordy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was kolejną wbitę rzucakami do gildii. Myślę, że odcinek wyszedł całkiem spoko, ponieważ wypadł mi w końcu bacon. Tak wam zaspoileruję, wypadł mi w końcu bacon, kurde. W sobie chyba pewnie tak nam to w tytuł, ale no co. Mam dzisiaj także dla was te wyniki tego konkursu na premkę. Wygrała go użytkowniczka Oniku Wikuś. Pewnie gdzieś ten jej komentarz się wyświetla teraz na ekranie. Wikuś, napisze do ciebie e-maila z mojego konta, e-mail zombie@2.pl, więc tylko na taki e-mail odpisuj, na żadne inne nie odpisuj. Chciałbym was także zaprosić na kanał do mojego grafika Dexa, którego macie w opisie, bo naprawdę gość robi świetne grafiki, polecam, możecie nawiązać z nim współpracę. Dziękuję wam także za aktywność pod ostatnim filmikiem, bo naprawdę rozwaliliście system. Jest tam ponad 1300 łapek i blisko 16 tysięcy oświetleń. Dla mnie to po prostu rekord, w jakim czasie to wbiliście, bo wbiliście to praktycznie w 2 dni. Mam dzisiaj dla was także do wygrania VIP-a na 700 łapek. Żeby wygrać VIP-a, to musicie zdać właśnie łapkę, dzwona oraz subskrypcję i napisać w komentarzu swój nick. Na 300 łapek wam podam kordy jednego bacona, na 500 łapek podam wam kordy drugiego bacona i myślę, że na 800 łapek podam wam kordy trzeciego bacona, więc da się zostawiać te łapki dla baconów. No i co, ja już wam nie będę przedłużał i zapraszam was do oglądania. Elo! Pozdrawiam gracza Stanek XPW, który dał mi tutaj, patrzcie, jakiś item mi dał. Dał mi 3 bacony aż i jeszcze pełno stręży. Dziękuję Stanek, pozdrawiam cię na odcinku, napiszę mu, że będzie pozdrawiony na odcinku i jeszcze mi coś dał, kurde. Dziękuję Stanek, dziękuję bardzo za te itemki. Pozdrawiam cię Rudy. Ojeju, ile itemów mi rzucił, ja pierdzielę. Dziękuję, dziękuję Stanek bardzo. Siemaneczko mordeczki, ja już jestem tutaj przy pierwszej gildii, do której się będę wbijał. Jest to gildia foto. Powiem wam szczerze, Kuboid mają naprawdę nieźle ogarnięty tutaj właśnie z tej strony, aby North od ich Kuba. Mają tutaj jakąś lekką wbitę, która się tak, jakaś ta gildia po prostu ich atakowała. Ale z tego co widzę, to im za bardzo tutaj nie zagrozili, bo ledwo przebili im jedną bojeczkę. Jak widzicie, no mają naprawdę mega ogarniętą foskę. Nitki wyłożone są całkiem chyba wszędzie, tak. Wszędzie są nitki, tam są porządnie ogarnięte sektory. Foska jest, Jeffkarka też. Pokażę wam jeszcze tą właśnie gildię foto. Nikogo niestety nie ma, nie ma po prostu nikogo w tej gildii, ale no Kubo jest, myślę, że fajnie ogarnięty. Przez co itemki w środku też będą spoko. W dzisiejszym odcinku moim celem jest zdobycie jak największej ilości setów, bo mam, kurczę, ich mało, to są moje wszystkie sety, co tu mam. Więc co, ja się z wami widzę po prostu po krótkim cięciu, bo tutaj cyknę perłę i poczekam, aż mi ten antylogout minie. Więc widzimy się za kilkanaście sekund. Znaczy, wy to widzicie za ułamek sekundy. Yo. Okej, mordeczki, już witam was po krótkim cięciu. Z tego co zauważyłem, oni tutaj mieli bacona, ale chyba go ktoś niestety zebrał z tej gildii, więc kurczę, szkoda, bo była znowu kolejna wbita do gildii z baconem. No ale tymczasem musimy się zadowolić tym, że po prostu tym, co będą mieli w środku. Więc ja sobie po prostu tutaj będę wbijał. Jakie oni mają staniarki? No mają te, kurde, takie staniarki bardzo standardowe, czyli w sensie stoniarka, spad, stoniarka, spad, stoniarka, nie? Takie typowe zejście. My też takie w Kubozie robimy, chyba to są najlepsze zejścia. Najbardziej zabezpieczone, no dla mnie niestety są to najgorsze zejścia, bo najwięcej rzucaków na nie marnuje, no ale cóż, no gildię trzeba zabezpieczyć, tak? Żeby właśnie taki zombiaczek, który przychodzi i nagrywa odcinki, nie niszczył tej gildii, więc pamiętajcie. Zabezpieczajcie Kuby, trzeba je jak najlepiej zabezpieczać, żeby po prostu mieć pewność, że nikt wam tej gildii, tak jak ja, o 21 nie przebije, kurczę. Chociażby do odcinka, no nie każdy musi nagrywać odcinek, chociaż dla własnej przyjemności, żeby zdobyć jakieś itemy, zaatakować waszą gildię, że tak ujmę to. Więc dobra, lecę z tymi rzucakami. Okej, oni też mają spad, więc nieźle. Mam nadzieję, że nie zmarnuję tej jak najwięcej ilości rzucaków, bo chciałbym, żeby mi tutaj trochę tych rzucaków jeszcze zostało na samą gilię, bo mam ich łącznie w tym momencie ile? 40, tak, 40, no. I co? Co oni tutaj mają, kurczę? Czy oni mają gildię przebitą? Nie, no to są jaja, czy co? O co chodzi? Tu mają jakąś skrzyneczkę, halo. Nie, no ja myślę, że będą mieli spokój ten, no przecież Kuboid mają ogarnięty jak na jakąś gildię stopki. No nie, no to chyba nie może być prawda, tak? Halo. Aha, jeszcze się zbugowałem tutaj. Nie, no nie gadajcie. Nie, oni chyba mieli jakoś oszustać czy coś, bo też tego bacona nie było w sumie. Ale dobra, tu w skrzynce nic nie ma. Halo, a może tutaj coś z tej strony? O, tu są jakieś skrzynki, ale one też są puste. Ej, kurde. Ta, tu chyba mieli jakieś stoniareczki. No pozjedzajmy ten ich Kuboid chociażby. Kurde, no pokażę wam to w odcineczku. Tylko szkoda, że zmarnąłem 8 rzucaków, no. Patrz, no myślałem szczerze. A, no tu mają jakąś bitę, dobra, to wszystko wyjaśnię, że nie mają tutaj żadnych itemów w środku. Chyba, że gdzieś mają jakieś skrzynki poukrywane w ziemi. Warto to gdzieś porozkowywać, a jak nie będzie nic ciekawego, no to widzimy się po prostu przy następnej gili, tylko
No właśnie, poszukajmy te skrzyneczki, kurczę. Niby by kuboid fajny, nie? Tak jak mówię, kurde, skrzynek to lipa w tym kuboidzie. Gdzie? O kurde, o, tu jest jakiś pokój? Jo, nie, to chyba wejście do fosy, kurde. Ta, to będzie wejście do fosy. Aj, nie patrzę, nie rzuciłem rzucaka, tak? To jest fosa, no jak widzicie, fos naprawdę mają mega garniętą. No, spodziewałem się, tak jak mówię po raz kolejny, spodziewałem się zdecydowanie czegoś więcej. Kurde, no, czekajcie, gdzie było to wyjście, kurcze? Halo, halo. Wyjście moje, wiecie co? Ludzie, ja robię chwilowe cięcie i zobaczę, gdzie po prostu jest to wyjście, bo nie mogę się odnaleźć w tym kuboidzie. Okej, ludzie, ja się tutaj odnalazłem w ich kuboidzie. Znalazłem tu jeszcze takie jedno pomieszczenie ukryte, takie, znaczy ukryte, no to jest taka stroniarka. I tak właśnie sprawdzam, czy nie ma gdzieś tutaj żadnych skrzynek pod ziemią, bo kurczę, gracze właśnie lubią gdzieś tak chować skrzynki pod ziemią, więc pamiętajcie, jak się wbijacie do jakiejś gili, to zawsze sprawdzajcie te skrzynki pod ziemią, bo kurczę, tam właśnie bardzo często, o, skrzynka dropsiak, kurde, no. Mój Ender Chest chyba najbogatszy w tym kuboidzie. No chyba nic tutaj nie ma, niestety, nic, za niczego się tutaj nie dokopię. No chyba, że naprawdę mają gdzieś ukrytą skrzynkę, także tego się znaleźć nie da. Tu jest właśnie takie pomieszczenie, gdzie byłem na początku, rzucę sobie tam perłę, może coś tutaj jest? Nie, tu chyba nic nie ma, więc no w tej takiej klatce, nie wiem, dla chomika, dla psa, czy co tam lubicie, się z wami pożegnam i widzimy się już przy następnej gildii, więc... Dla mnie to przejście do następnej gildii zajmie kilka minut lub kilkadziesiąt, może kilka sekund, a dla was to milisekunda, więc... No, widzimy się przy następnej gildii. Nie będę wam przedłużał. Patrzcie, mordeczki, to ja tutaj biegnę przez mapę w poszukiwaniu kolejnej gildii, patrzę, a tu, kurde, ziomki w kuboidzie, nie? Tak mówię sobie, dobra, ty, to wbijamy do nich na YOLO. Lecimy na Szczecin, kurde. Halo, siemano. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tangosy, może policzysz kolego? Nie, nie policzę niestety, sobie kupię jakieś efekciki. Więc wbita do kurde typów z itemami, nie? Jest porządna wbita, aj, gdyby polizał to był coś pięknego. Tylko, aha. Nie, dobra. Już myślałem, że jakieś turbulencje będą ostre. Tu jest Ender Chest, no i to mnie martwi, bo oni sobie będą mogli dobierać. W sumie w takim razie ja też to mogę dobierać, ale rozwalę tego Ender Chesta na szybkości. Dobra, rozwaliłem tego Endera, rozwaliłem, więc lecimy dalej z typami. Secik najważniejszy. Trzeba nad nimi po prostu zyskać uwagę to, że ja sobie zmienię seta. A typek może nie zmieni seta i może policzę, halo. Czy kolega policzę, czy nie? No ale dostaje oklep, gościu. Policz. Policzał, dobra, ekstra. A tamten drugi co? Uciekł chyba. No, uciekł niestety. Tak, ten drugi uciekł. Jaka to była w ogóle gilia? To była gilia skr. O, nie, jednak tutaj jest gościu. Okej, bijemy go dalej. Halo, gościu. Krystian. A, i Krystian nie polizał. A więc ja sam może tutaj zamienię po prostu na strędzieka dalej. Chodź tu, Krystian. Gościu. O, elegancko. Możemy jakiś secik padnie, czy coś w tym stylu. O, bania. No i pad kolejny. Więc double kill na gildii Skr. Myślę, że tutaj do odcinka ktoś napisał GZ, Jumper Life. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam też Fasolę. Pozdro Kosiak. Nie wiem, czy to było do mnie, ale pozdrawiam. Pozdrawiam jeszcze Fanny, AKXD. Więc jest git. No, więc widzimy się już tutaj przy takiej poszonej wbicie do kuboida, nie? Jakieś. Ale mam tytuł odcinka chyba. Polizali 2 versus 1. Łapka. Dobra, ludzie, ja już jestem przy kolejnej gili. Jest to Gilia Blue. Jak wam tutaj pokażę, jeden typek online, XNELX, więc co? Ja sobie po prostu może do niego wbiję. Mam nadzieję, że goście na mnie wyjdzie i się ze mną jakoś tutaj poklepie, czy coś w tym stylu. Zjem sobie koksa, żeby w razie w gdy się by ze mnie wbił, miałbym przewagę. Dokupię sobie jeszcze speeda. O, speedek. Czy mam jakieś stręże? Nie mam żadnej stręży, kurde, myślałem, że mam stręże. Jakie ma tutaj żubik? No dobra, żubik ma taki w miarę standardowy z tą wodą. Jak to? O, wybuchło, myślałem, że ta woda zatrzyma mnie tutaj wbity. Halo, jest tu spad. Czy ciekawie, czy gościu w ogóle przyjdzie się do mnie tutaj klepać? On jest online, więc myślę, że powinien bronić Kuba, nie? O kurczę, ta walona woda mi teraz przeszkodzi wbicie, jo? No nie, nie gadajcie. O, jeszcze mi się zasunęło. Kurde. Ej, bez kitu, nie gadajcie, że ta woda mi przeszkodzi teraz w tej wbicie. Bo naprawdę się wkurzę za chwilę. No nie. Patrzcie to, i teraz to źródełko, które tu jest. Aha, czyli dobra, muszę wywalić rzucaka tutaj na samej górze, żeby rozwaliło tą wodę. Bo inaczej, po prostu mi te rzucaki będą źle leciały. Czy ten TNT się tak utrzyma? No, dawaj. Dobra, rozwaliło na szczęście. Okej, dobra, jest to rozwaliło to TNT, więc lecę już teraz na dół się wbijać. Niech ta woda znika, halo. Pani wodo, dobra. Pani woda tutaj spłynęła. Halo, jak to TNT poleci? Dobra, poleciało spoko to TNT, więc jest git. Okej,
Ale kurde, jeszcze nad od razu tak poleciałem, gdzie on tak rzucaka tutaj. Zjem z tego koksa, żeby mieć oczywiście przewagę nad gościem. Zobaczmy, czy on jest jeszcze online. Halo, halo. Pan Xnelk jest online. Ty, może on jakoś na awku kopie, kurde. Gdyby on tak kopał na awku i byśmy go zabili, no to by był szczos. O, dobra. Tu coś mają. Tu jest jakiś kolejny spad, dobra, tu jest spadzik w bok. Gdzie to TNT? Jest tutaj. Ile mam jeszcze rzucaków? Pewnie około, coś około... A, 14 rzucaków mam jeszcze łącznie. Dobra, tu jest dalej spad. Co tu jest? Tu ma jakieś wejście do nóg pewnie. Tak, tu będzie pewnie jakieś wejście do nóg. Więc ja sobie dobiorę kolejne rzucaki. Weźmy sobie może tak 4. Co tu jest? To jakieś kuboid jest. Znaczy, tu kuboid. No, to jakieś takie zejścia. Dobrze, że ten gościu nie ma tak naładowane dużo strumiarek, bo już jestem praktycznie na 30 poziomie. I tutaj zaraz będzie jego kuboid. Mam nadzieję, że będzie miał sety, bo mi się sety mega przydadzą. Czy mam w Enderchestie miejsce? No tak średnio mam miejsce w Enderchestie na sety. O! Są skrzynki. Okej, okay. I tutaj też coś widziałem, że jest. Dobra, mamy wjazd jego kuba. Czy coś tutaj jest? No tu ma jakieś skrzynki. Skrzynia super... no. Męskiego członka. O! O kurde! Ile itemsów! Ja pierniczę! Strange! Czemu ja nie mam przygotowane tego? Czemu nie przygotowałem sobie Endera? Ja pierdziele, ile tu będzie itemsów? TNT nie, no TNT muszę mieć. Czekajcie, co ja mogę powalać z Endera tutaj? Cholera. Wiecie co, ja sobie uporządkuję to szybko. Czekajcie, tutaj sobie poukładam tak i zobaczę, jak mi to wyjdzie, bo ja sety potrzebuję. Okej, tu zrobię z tego jednego seta, top mogę wywalić. Pyk, pyk. I teraz ułożę tutaj z dwa sety wezmę. Myk, myk. Dobra, i dwa sety mi wejdą. Dobra, dwa sety mogą być w sumie. Zawsze coś, dwa sety. Pyk, ułożę sobie to tak i zabiorę deku tamte dwa sety. Dobra. Jest. I tutaj jest pełno itemsów. Ja pierdzielę. No, gościu się chyba trochę wkurzy, bo on jest online. Może tak by go jeszcze gdzieś poszukać, zobaczyć, czy on nie kopie nawku. Bo coś mi się wydaje, że on musi kopie nawku, skoro ja się do niego wbijam. On widzi na czacie, że TNT wybuchło u niego, a nie przyszedł. Zobaczy, kto to się do niego wbija. Więc obstawiam, że gościu gdzieś tutaj jest. O, jeszcze znikły mi item. No dobra, trudno. Ale zawsze jakieś tam sety są z tego. Teraz pytanie, czy jeszcze dalej coś mają. Tutaj mają jakąś jeszcze skrzyneczkę. Tu co jest? Tu jest jakaś beczka. Dobra, czekajcie, wezmę ten Nedera. Kurde, nie mam zbytnio co mówić na tej wbicie, bo jest kurde godzina 18:30, piątek. Piątek, co, jaki piątek? Poniedziałek. I dosyć się trochę śpieszę z nagraniem tego odcinka, żeby to zdążyć wyrenderować, bo sobie jadę. O, tu są kolejne sety. Nie, tu są miecze. Dobra, miecze tu są, to git. Tutaj coś będzie jeszcze. Kill off, zobaczmy czy to... Nie, czy to jest taka sama stoniareczka. Ale chyba koniec będzie wbity, nie? To już będzie chyba taki koniec wbity, tutaj taka jedna stoniareczka i pełno secików było. Więc ja już was zapraszam do ostatniej wbity, czyli wbity z baconem. Tak, tam gdzieś na samym końcu będzie po prostu wbita z baconem, więc... Widzimy się po prostu przy następnej wbicie, już do gili z baconem. Dobra mordki, ja już jestem tutaj przy kolejnej gili, jest to gilia Young. Jak widzicie, jest tutaj jeden typ w gili, na kuboid nawet całkiem, no nawet całkiem bardzo ogarnięty. Chociaż tu ma jakąś wbite, tak jak właśnie ta gilia z początku. Mam bacona, bacon jest tam na samym dole, bo tam zbugowałem się perełką i sprawdziłem. Tu ma taki żółwik jakoś tak w miarę ogarnięty. Więc co, ja sobie po prostu może tutaj wbiję do niego rzucakiem, no, standardowo. Nie będę się wbijał do bacona, dzisiaj taka trochę inna wbita. Ale sobie ustawił waypointa. Waypointa? Dobrze powiedziałem, tak, waypointa. Zastanawiam się, co powiedziałem. Załóżmy, że poziom 10. Bacon. Dobra, ustawię sobie właśnie tam kordy, że bacon. Że jak będę się po prostu bijał do żółwika, będę wiedział, gdzie się po prostu kierować. Tym żółwikiem i tą wbitą. O kurczę, ile on tutaj ma staniarek w tym żółwiku. Że mi się wydawało, że ten żółwik jest mniejszy jakiś. A tu jednak dupa. Okej, okay, dobra, tu jedna ten. O kurde, jednak gdzieś tutaj spadłem. A, ale dobra, jest wejście do żółwika. I pytanie teraz, co to ma za spad? Gdzie to najlepiej będzie wbić? Którym spadem? Chyba wszystkie spady są takie same. Aczkolwiek, dobra, wybierzemy sobie ten. Wybierzmy sobie ten spadzik. W ogóle, co to jest to na środku? Lol, takie dziwne jakieś. Okej, okay. Tutaj. Tak jak ta gilia ta pierwsza, nie? Tak samo ma spad. W ogóle nie wiem, albo tak nie wiem. Czy wy też zauważyliście, że jak tutaj teraz się wbijam na przykład, że TNT, jak wrzucam je w jedną kratkę, one spada na dół. Nie wiem, czy to po prostu się coś naprawili, czy przez to, że są mniejsze lagi. No nie wiem, możecie też sobie napisać w komentarzu, co tu sądzicie. Bo mnie to bardzo interesuje. Teraz pytanie, gdzie on się tutaj wbijać, kurczę? Gdzie oni tutaj mają spad, nie wiem. Załóżmy, że rozwalę gdzieś tutaj tego rzucaka.
Nie wiem, czy to był dobry wybór. Okej, okay, tu mają jakieś zejście. Okej. Okay. Kurde, ale dzisiaj dużo mówię raz okej. Okay. Nie wiem, w sumie coś mi się ostatnio zdarzyło z tym okej. Okay. Dobra, tam jest ten bay. O. To chyba będzie dobry pomysł, żeby tutaj zeskoczył. Tu ma jakieś nóżki, czy co to jest. Chyba będzie dobry pomysł, kurczę. O. Tutaj gdzieś tak rozwalajmy. 20 kratek. Ty, co jest? Oho! Ale się wystraszyłem, a ja mięsko zacząłem jeść. O ja pierdzielę. Ale się zdygałem, że tego. Że już się ktoś do mnie wbija i tak zacząłem wypatrywać. No i patrzcie, tu jest bacon. Tak naprawdę to zmarnowałem rzucaki, ej. Kurde, nie, no jestem idiotą. Naprawdę jestem idiotą, patrzcie. A to ten doktor Ziemniak. Ty, on mi właśnie podał tej kordy, tej gildii, więc pozdrawiamy doktora Ziemniaka. I wypadł bacon! Wypadł bacon! Ej, wypadł bacon, bez kitu, pierwszy raz w życiu wypadł bacon. Co? Ej, no, dlaczego wypadł ten bacon akurat teraz? Że wy tego na odcinku nie widzieliście, ale patrzcie, rozwala i te efekty teraz znikną, no kurde. Pewnie ktoś napisze w odcinku, że nie wiem, jakoś ustawione, że ktoś tu był i tego bacona, nie wiem, rzucił, ale naprawdę przysięgam, widzicie, teraz rozwaliłem tę platformę. I po prostu, no pierwszy raz w życiu wypadł bacon, kurde, nie? Pierwszy raz w życiu wypadł bacon, ja pierdzielę, no. Jest sztos po prostu, jest sztos. Więc możecie stawić łapkę w górę za to, że wypadł w tym odcinku bacon. Myślę, że w tym odcinku wam rozlosuję właśnie dwa bacony, pewnie to powiedziałem na samym starcie. Czyli na 400 łapek będzie jeden bacon, na 450 łapek będzie drugi bacon oraz na 500 łapek będzie 18 premium case'ów i na 17, ta zombiaczek głęb się puknie. Na 700 łapek będzie VIP na 14 dni do rozlosowania, więc mordy, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj łapkę w górę, suba oraz dzwoneczek, komentarz ze swoim nickiem, aby wygrać VIP-a. No i co? Jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie tego odcinka.